Cześć, witam Was w przepiękną sobotę. Jakie prace na dzisiaj? Kilka dni nie nagrywałem. Tutaj mamy teraz do dosiania trawę. Jak widzicie, teren został przygotowany w takie, można powiedzieć, odcinające prostokąty. Nie chciałem, żeby były takie jęzory. Tak czy inaczej, tutaj trzeba było troszeczkę teren zjechać, nie widać tego, ale wyrównać. Bardzo dużo ziemi musiałem tutaj nawieźć, nie liczyłem taczek, szkoda, bo naprawdę wczoraj tak się narobiłem, że do dzisiaj wszystko mnie boli, a jednak robota nie jest jakimś utrudnieniem dla mnie i ciężką pracą. Tak więc lubię robić, a tutaj naprawdę, jeżeli się już natyrałem, to solidnie. No i tu już Wam pokazuję, jak to wygląda. Lewa strona. Zresztą świetnie będzie to wyglądać, jak trawa będzie wschodzić. Tam będzie taka ciemna zieleń, a tu będzie jaśniutka. Z góry Wam porobię kilka fotek, nagram filmik z domu, jak ten teren będzie wyglądał. Może wyglądać bardzo ciekawie. Szkoda, że nie użyłem innej trawy, bo to też mogło tak wyglądać bardzo szalenie. No i oryginalnie, bo jeszcze nie widziałem czegoś takiego, żeby nawet część z takimi odcięciami była inna trawa, inny kolor, inny rodzaj. To też inaczej ona wygląda. Tak więc tak czy inaczej zobaczymy, jak będzie ta wyglądała. Tutaj już gdzieniegdzie trawka się pokazała na tym chodniku, no ale jeszcze nie tak, żeby była widoczna. Wieczorami widać, jak już to słońce mniej daje, to widać takie prześwity zielonego, jak się z profila patrzy. Teraz już z profila już nie będzie można troszeczkę spoglądać, bo ogrodziłem sobie tam sznurem, żeby mi syn nie latał tutaj, jak już trawa zostanie posiana. Tam jeszcze muszę podrównać, już Wam pokazuję. To jeszcze geowłókninę muszę wrzucić i tak dalej. A tak to wygląda z tej perspektywy. Posieję, puszczę zraszacza. Tak więc wydaje mi się, że wszystko po kolei dobrze jest robione, a bynajmniej według mnie dobrze. Tak to wygląda. Tutaj musiałem też wyciąć, bo nierówna trawa tam była przy tym obrzeżu. Tam do tego krawężnika też trzeba było wyrównać, dużo nasypać. No i tak to wygląda. A tutaj jeszcze muszę podrównać. Myślałem, że jedna taczka wejdzie, a tu od rana już trzecią dosypuję i równam. I jeszcze trochę przede mną. No ale coś trzeba robić. Tak więc równam, a później wrzucam trawę. To co, powoli startujemy już z trawą. O, tu zraszacz sobie działa. Tamta część ogrodu będzie podlewana teraz, a później ta część. Jaka trawa? Trawa sportowa na 200 metrów kwadratowych. Tu mamy 5 kg. Dobra, to zaczynamy. Do mniejszego wiadereczka. Tu już wchodzimy sobie na plantację.
wiaterku nie ma, ani ciepło, ani zimno. Tutaj ze zraszacza zdejmiemy, bo jak ono w środku się dostanie, później zacznie rosnąć, to trochę by było słabo. O, się trochę sypnęło za dużo. Jak widzicie, nie mam żadnego siewnika. Kto ma, to ma. Kto nie ma, to nie ma. I teraz tak. Ja nie mam zwałowanej trawy. Ziemi, przepraszam. Tylko mam ją wyrównaną. Wyrównana jest do poziomicy, jest przydeptana kilkukrotnie, podlana, czyli ten teren jest, można powiedzieć, już względnie ustabilizowany. Jak widzicie, nie ma tutaj większych wgłębień pod moim ciężarem, a ważę, no, plus minus 85 kg. Także jeżeli gdzieś byłoby miękko, no to pod moim ciężarem na pewno to by usiadło. Tak się nie dzieje. A tu zraszacz nawet sięga dotąd, ale to jest skok ciśnienia jednorazowy, ale to dobrze, bo to troszeczkę dalej, troszeczkę bliżej podleje. Teraz tak, ja sobie robię takim pasem metrowym, plus minus oczywiście, bo nie robię tego z miarą. Plus minus, a później będę krzyżowo zagrabiał. Tutaj na połączeniu więcej sypię. I teraz tak, nie stresuję się tym, że trawka będzie gdzieś przerastała, czyli w jednym miejscu więcej, w drugim mniej i tak dalej. To jest trawa, która sama siebie, sama rozsiewa się dalej. Zresztą zobaczcie, tutaj akurat nie, bo mam takie jakieś dziury, akurat się tu pojawiły po zimie, ale tutaj wam pokażę, jak wygląda trawa, zobaczcie. Tak samo wszystko robiłem też do poziomicy, zobaczcie, jaki tu jest teren. Trochę mnie zraszacz obsikał, ale zobaczcie, nigdzie nie było wałowane, trawa jest równa, prosta, zresztą widzicie sami. Oczywiście tutaj mam po zakopaniu przewodu, troszeczkę mi się zniszczyło, ale to się odbuduje wszystko, rozrośnie się, będzie jednolita, także nie stresuję się tym, tak więc nie ma takiej większej potrzeby wałowania. Oczywiście powiem wam, czemu się wałuje. A temu, żeby raz, teren bardziej był ubity, czyli bardziej wyrównany, żeby podczas deszczu ziarna nam nie spływały. Oczywiście nie omieszkałem sprawdzić, jaka będzie pogoda. Pogoda nie zapowiada się na żaden deszcz. Czyli warunki sprzyjają na założenie trawnika i nie stresuję się, że mi
te ziarna gdzieś będą wymywane w jedno miejsce, tylko w zagłębienie, i tam będzie rozkwitał las. Tutaj jeszcze, znaczy cały czas na etapie zakładania trawnika wszystkiego, cały czas ten teren staram się, żeby był jednolity, czyli nie, żeby nie było żadnych dołów, górek i tak dalej. Oczywiście nie da się w 100% zrobić idealnie, sami wiecie. A ten, kto ma idealnie, jeżeli chodzi o trawę, no to niech się podzieli na forum i pokaże swoje zdjęcia idealnej trawy, którą oczywiście założył sam, a nie przez firmę, gdzie 10 ludzi latało i wałowało, równało i tak dalej. To jest tym bardziej vlog dla ludzi, którzy robią to sami dla siebie, a nie podwykonawca albo wykonawca. Ja też pokazuję wam dla was to, a nie dla firm. Pokazuję, że na własną rękę też można zrobić dobrze. Niekoniecznie trzeba wydawać kupę pieniędzy. Takie grudki większe sobie zdejmiemy. Tutaj nie będę już jechał z grabiami, tylko sobie pod ręką delikatnie przeczeszę. Prawo posiana, czas uruchomić zraszacze. Tak to wygląda. 4. Dobra, to uruchomimy zraszacze. Zobaczymy, jak to wygląda z czasem. A więc tak, najpierw sobie włączone jest, czyli pierwsze odpalamy. Ten drugi, zobaczymy jak będzie sięgał i kiedy wyłączyć, żeby kałuże się nie porobiły. Jeden się nawet nie odwrócił, ten się odwraca. Nawet za daleko jedzie. A ten. Dokąd on leje? Właśnie, trzeba go przekręcić. Musimy wyłączyć. Ten nas zaraz obsika. Weźmiemy sobie kluczyk i wyregulujemy jeszcze kluczyk lub okręt. Ten za mocno, ten za mało. Dobra, wiem o co chodzi. Trzeba
na plus, już wam pokazuję. Tak to wygląda. Tu mamy plus, tu mamy minus. Musimy dodać sobie. Ile tu mrówek? Jedziemy. Teraz będzie chodziło. No, ta powierzchnia powinna być zlana, a nie jest w ogóle. Kurde, tak mi szybko padają te baterie. Puszczamy. Teraz pewnie będę musiał też filmik nakręcę, z testu dysz, czyli pewnie jeden dzień poświęcę i się pobawię. No teraz nawet sąsiadowi będzie podlewało. No, nie chce mi się już teraz podkręcać. Zobaczymy, jak to będzie pryskało i dokąd będzie sięgało. Tu na lewo daje za bardzo, a na prawo nie. Zaraz przykręcimy jeszcze. Teraz sobie odkręcimy i zobaczymy. A teraz trochę za mocno. Nie chcę, żeby leciało na taras. To zakręcimy. I zakręcimy. I co? No to za bardzo. Czyli musimy zmniejszyć. Tak. Tak, no dobra. Puszczamy. I jeszcze raz. Tu oczywiście nie są tylko te dwa zraszacze, bo jeszcze środkowy nachodzi. Ale zobaczmy. No teraz by było ok, tylko wiatr wieje. Właśnie z tej strony, od mojej prawej strony i dlatego nie doszedł ten zraszacz. No ale zobaczymy zaraz, jak wiatr nie zawieje. Tutaj by było ok. Nie jest źle, bo w zasadzie ta woda na tą trawkę leci taka bryza, czyli
Nie powinno być kałuży. No, jest ok. Jest ok. Dobrze wyregulowane teraz. Tylko tutaj jeszcze musimy dojechać. O, też wiatr wieje z tej strony. Ale nie będę już go przekręcał bardziej, bo później jak będą tuje, no to wszystko na tuje będzie leciało. A tu macie obraz, jak to wszystko działa. Czyli działa. No i zaraz padnie bateria, ale no to co chciałem pokazać, to jest. Drugą częścią dzisiaj się zajmę, czyli koło oczyszczalni, jeszcze taki, też taka literka L jest wykarczowana, kształt też niezły, no i też tam trzeba nawieźć sporo taczek ziemi, wyrównać i posiać. To zamierzam dzisiaj zrobić. Jeszcze nie ma pierwszej, tak więc jeszcze wczesna pora dnia, także o 7 wybrałem się już tutaj do ogrodu, także bardzo wcześnie. No ale coś trzeba robić. A jak się lubi coś takiego robić, no to jeszcze lepiej. Dobra. Widzicie, jaka bryza? Sporo filmików przychodzi z opóźnieniem z racji tego, że pakiety internetowe bardzo szybko wykorzystujemy na miesiąc. Dokupujemy, jak tam korona coś się skończy, no to wtedy muszę zwiększyć internet, bo ten akurat jest słaby. No i zasięg tutaj jest wcale nie taki rewelacyjny, co wpływa na przesyłanie filmików z dużym opóźnieniem. Muszę wieczorem przesyłać, a wieczorem to też tak nie chcę, żeby laptop był no, myślałem, że mi się rozładowała bateria, jeszcze chwilę mam, że mi się laptop po prostu nie przegrzał, czy nie zapalił, czy wiadomo, nie wiadomo co tam, jak człowiek nie patrzy, to nie wiadomo co się dzieje. Także kontrola musi być.